Witam, 10. odcinek. Dzisiaj trąci myszką. Zajmiemy się Sal Erlenmeyer'i i Solutio Sal Erlenmeyer'i. Po pierwsze, różnica. Sal Erlenmeyer'i to nic innego, Erlenmeyer'a to nic innego, tylko mieszanina trzech soli. To jest bromek potasu, bromek sodu i bromek amodu w proporcji kolejno 2, 2 do 1. Te części można zamienić swobodnie na gramy. I to są 2 gramy, 2 gramy, 1 gram. Mieszanina soli. Sól Erlenmeyer'a to nic innego, tylko proszek. Natomiast jeśli mówimy o solutio sal Erlenmeyer'i, to mamy na myśli roztwór. Ten roztwór podstawowy z solutio sal Erlenmeyer'i jest zawsze 10%. To 10% stanowi mieszanina trzech soli, bromku potasu, bromku sodu i bromku amonu, w proporcji 4-4-2, które możemy spokojnie zamienić na gramy, to jest 4-4-2 gramy i w 100 gramach roztworu. Więc roztwór podstawowy solutio sal Erlenmeyer'i jest 10%. Natomiast roztwór zapasowy, pracujemy czasami na roztworach zapasowych, ale najczęściej to jest 3% kwas borny. Natomiast roztwory zapasowe zniknęły z receptury aptecznej, ale uczymy się o nich. Roztwór natomiast zapasowy solutio sal Erlenmeyer'i jest 25%. Zwróćcie uwagę na proporcje soli. One nadal są 4-4-2, ale tym razem w roztworze 25% jest 25 gram soli jest w 100 gramach, a więc zawartość poszczególnych bromków jest 10 gram, 10 gram, 5 gram w kolejności potasowy, sodowy i amonowy. Więc poznaliśmy roztwór podstawowy, to jest 10%, natomiast zapasowy jest 25%. Stwarza to możliwości nauki, ćwiczenia, rozcieńczeń z roztworu zapasowego do roztworów podstawowego, ale nie tylko. Można także ćwiczyć na innych stężeniach solutio sal Erlenmeyer'i. I tu macie akurat przykład ćwiczenia, zadania, wykorzystać roztwór zapasowy do wykonania 100 gram 17% roztworu sal Erlenmeyer'i. Oczywiście zapraszam. Kolejną bardzo ciekawą sprawą w przypadku bromku są dawki. Zamieściłam zestawienie dawek farmakopealnych bromków, wszystkich bromków od farmakopei polskiej czwartej, jak to się kształtowało. Ciekawą rzeczą jest to, co było w farmakopei polskiej szóstej, a później to, co się ukazało w farmakopei polskiej ósmej. To była szalenie duża zmiana, ponieważ w farmakopei polskiej szóstej jeszcze dopuszczano dawki maksymalne poszczególnych bromków, natomiast w farmakopei polskiej ósmej okazała się spora zmiana polegająca na tym, dawka maksymalna dobowa sumy wszystkich bromków nie może przekraczać 1 gram. Jeszcze w poprzedniej farmakopei polskiej szóstej rozbite było na poszczególne bromki, natomiast w farmakopei polskiej ósmej już suma wszystkich bromków nie może przekraczać 1, jeśli chodzi o dawkę dobową. Dawka jednorazowa nie jest określona. Jest jeszcze ograniczenie co do bromku amonowego. Dawka bromku amonowego, dobowa dawka maksymalna bromku amonowego nie może przekroczyć 0,5 grama. Oczywiście, jeżeli mówię o dawkach, to mam na myśli dawki maksymalne i w przypadku bromków mamy do czynienia tylko z dawkami maksymalnymi dobowymi. Nie są określone dawki maksymalne jednorazowe bromków. Także uważam, że bromki są dość ciekawe, jeśli chodzi o... I zachęcam do zajęcia się także bromkami. Jeżeli potrzebujecie jeszcze jakichś szczegółowych informacji, to oczywiście proszę zostawiać informacje pod postem. Dziękuję i do usłyszenia.